Cześć, tu Dominika. Zapraszam cię na nowy odcinek podcastu Ważne. Rozmawiam w nim o problemach społecznych, emocjach, ludziach i ich historiach. Moi rozmówcy i rozmówczynie wyjaśniają nam wszystko od początku i prowadzą nas za rękę nawet przez najbardziej zagmatwane zagadnienia. Podcast Ważne istnieje dzięki patronom. Jeśli chcesz do nich dołączyć, zajrzyj na portal Patronite. Za jego pośrednictwem możesz mnie wesprzeć. Ja sam znam dwóch rekordzistów, którzy przepracowali dwa miesiące ciągiem po 650 godzin i zadajmy sobie teraz pytanie retoryczne, jakiej jakości świadczeń zdrowotnych udzielali pacjentom? Raczej kiepskiej biorąc pod uwagę, że miesiąc ma godzin 720. Być może zadajecie sobie teraz pytanie, kto tyle pracuje? Że rekordzistom wychodzi średnio ponad 20 godzin na dobę. Ano, między innymi ratownicy medyczni i to im chciałam poświęcić pierwszy odcinek drugiego sezonu. Bohaterem tego odcinka będzie Janek Świtała. Przyznam się wam, że rozmowę tę nagrałam już jakiś czas temu. Mimo, że sytuacja wtedy była niełatwa, w nagraniu trochę śmieszkowaliśmy, bo Janek po prostu tworzy mega sympatyczną atmosferę. Nie było takiej stuprocentowej powagi, którą zachowalibyśmy pewnie teraz. Nie spodziewałam się wtedy też, że kiedy będę publikować rozmowę, Janek zrezygnuje z pracy ratownika medycznego, że jemu też baterie się wyczerpią. Sytuacja już nie jest trudna, jest tragiczna, bardzo zła, nie wiem jak to ująć. 1 września w Warszawie do wezwań nie wyjechało około 40% karetek. Pięć dni wcześniej w Kostrzynie wypowiedzenia złożyło 32 ratowników medycznych. Dzień wcześniej w Łomży 45, kartuzy 33 osoby, sulechów 21. I tak w całej Polsce od kilku tygodni. Zadane dziękuję niesamowitemu fanpage'owi Tonie z mojej karetki, który informuje o sytuacji na bieżąco. Z Jankiem rozmawialiśmy jeszcze przed protestem ratowników medycznych, dlatego złapaliśmy się jeszcze ostatnio na nagranie, w którym poruszamy temat aktualnej sytuacji. Końcowy montaż tego odcinka, przyznam, był przerażający, Okropnie słuchało się takiej nieświadomej niczego siebie. O tym, że ratownicy medyczni mają ciężką, niedocenianą, źle opłacaną pracę, wiedziałam od dawna. Ale po moim głosie słychać, przynajmniej ja to słyszę, że chyba nie zdaję sobie sprawy, że to wszystko załamie się w ciągu kilkunastu tygodni. Byłem na nocy, czyli miałem dyżur od 19 do 7 rano, No dyżur był co najmniej. Ciężki, tak bym go sklasyfikował. O godzinie tam 4.40 udało mi się na moment zamknąć oczy. Położyłem się na łóżku obok pacjentów. W sensie byłem tylko odsłonięty parawanem. Kumpel siedział przy komputerze. No i udało mi się, ja wiem, no zmrużyć oczy, nawet nie, nie zasnąć, wpaść w taki letarg. I wpadł inny kolega, kopnął mnie w, w łydkę i powiedział, wstawaj Johnny, wjeżdża obrzęk płuc. No i o godzinie 5 po tych 20 minutach letargu no, przyjechała pacjentka Oj, z takim obrzękiem płuc, że przy co drugim oddechu było widać, jak piana jej wypada z nosa i z ust, taka kristo podbarwiona. No, obrzęk płuc to taka trochę sytuacja w wielkim skrócie i bez wykładu z fizjologii, że człowiek topi się we własnych płynach. To wynika z postryjnej niewydolności serca zazwyczaj, no, to już mniejsza o większość. No i taką panią trzeba było położyć, spać w ciągu sekundy, strzelić w nią prądem, potem wybudzić, podać jej leki moczopędne, żeby pozbyć się tego nadmiaru wody z organizmu. No i na koniec jeszcze, czy na koniec, w międzyczasie, bo to się wszystko wydarzyło, ja wiem, w ciągu 15 minut może, na koniec jeszcze ubraliśmy maskę z bipapem, czyli podłączyliśmy ją do respiratora, ale nie intubowaliśmy jej, tylko ta maska to jest taka bardzo szczelna maska przylegająca do twarzy, a respirator jakby dopychał każdy jej oddech, żeby poprawić tą wentylację no to powiem Ci, że tak jak po takich 15, 20, 30 minutach, no to ja potem już tam, aż wrócę do domu, nie potrzebuję pić tej kawy. Czasami jest tak, że zaczynasz dyżur od reanimacji, czasami jest tak, że kończysz dyżur od reanimacji zaczynasz go od reanimacji, bo o tej siódmej rano, kiedy się zmieniamy, coś się wydarzyło i tego człowieka trzeba resuscytować, więc wtedy zaczyna zmiana nocna, a kończy zmiana dzienna. Na sorze sytuacja potrafi zmieniać się w 15 minut. Ktoś ze znajomych do mnie pisze, ej Janek, chyba złamałem nogę, czy mogę do Was przyjechać? Ja mówię, mordo, no nic się nie dzieje, pusty SOR, no bo nie wiem, jest mecz, albo ostatni dzień galerii handlowych otwartych, no to na, na Sorze jest pusto. Tak było, naprawdę. Po czym wiesz, mój kumpel nie zdąży dojechać tą tam skręconą kostką summa summarum się okazuje, a na Sorze jest czarno, i tu jakaś niewydolność nerek, tam jakieś zaostrzenie POHP i tak dalej, więc nie ma reguły, i to jest chyba w tym wszystkim fajne takie, trochę kręcące, natomiast w dłuższej perspektywie jest. Męczące. Kurczę, jak to sobie wyobrażałeś, jak szedłeś na studia? Ja sobie wyobrażałem, że tak właśnie będzie, tylko że nie miałem pojęcia o tym, jak mało jest w tym wszystkim medycyny ratunkowej, a jak dużo jest ratowania innych części systemu ochrony zdrowia. Jeżeli byśmy sobie zaczęli rozrysowywać, jak wygląda ten schemat ochrony zdrowia, to to jest trochę tak, że patent spada od góry w dół, a poszczególne poziomy muszą go wyłapać, typu jeżeli masz katar, to powinien wyłapać cię lekarz POZ, jeżeli jemu się nie uda to powinien wyłapać cię na przykład lekarz nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej no ale jeżeli jemu się nie uda i ty cały czas spadasz w tym schemacie, no to na końcu zawsze jest SOR i nie ważne czy ty masz złamaną rękę, czy ty masz zaostrzenie astmy, czy masz na przykład zaostrzenie przewlekłej choroby, jaką jest choroba Leśniewskiego-Krona jeżeli nie uzyskasz tej pomocy tam, gdzie tej pomocy powinno ci się udzielić z różnych powodów, bo to nie jest tak, że oni, nie wiem, chowają się przed pacjentami albo są zamknięci. No to zawsze możesz przyjść na sor. I gdyby to było tak, że mamy jednego pacjenta, dwóch, którzy nie powinni do nas trafić, no to spoko, to by się rozmywało gdzieś tam w tym natężeniu przygód i emocji. Natomiast to jest 80% naszej roboty. Jest takie. Powiedzonko, że jeżeli ratownik medyczny nie ma pojęcia, co ci zrobić, albo jak ci pomóc, no to ty nie jesteś pacjentem, który powinien trafić na SOR. No i tak trochę jest, bo trafiają do nas pacjenci, którzy rzeczywiście wymagają tej pomocy medycznej, no ale nie naszej. Nie? I to jest takie chyba największe obciążenie w tym wszystkim. bo Zajmujesz się nie swoją robotą. To brzmi jakby studia trochę nie do końca mogły do tego przygotować, że jakby na studiach właśnie wyobrażasz sobie, że będą te sytuacje właśnie nagłe, związane z ratowaniem życia, wypadki i tak dalej, a rzeczywistość wygląda inaczej i w sumie to brzmi jakbyś musiał sam się tego wszystkiego nauczyć. Też trochę tak jest, natomiast ja miałem to szczęście, a jednocześnie nieszczęście, bo to trochę jakby, że tak powiem, przyspieszyło proces wypalenia w mojej głowie. W sumie ja jeszcze zanim zacząłem studia i ja już miałem tylko decyzję o tym, że się dostałem, to już zacząłem pracę na Sorze w Warszawie jako sanitariusz, czyli osoba zamieniająca energię potencjalną w kinetyczną, czyli transportujący pacjentów na przykład na badania i tak dalej. Oczywiście, że jak tam pokazałem, że chcę się uczyć i wiedzieli o tym, że jestem studentem artownictwa medycznego, no to dużo się nauczyłem, bardzo dużo. Natomiast też trochę szybciej się wystawiłem na te negatywne emocje. Nie? Już pracuję na Sorach piąty rok i ja na przykład Naprawdę nie zauważyłem tego, nie widziałem tego w swojej głowie że to jest miejsce pełne ludzkiej bezsilności, cierpienia i strachu. W sensie jakbyś mnie o to zapytała? No to ja to widziałem, jakby, no tak, tak, tak się dzieje. Ale wydawało mi się, że ja w tym miejscu pracuję tak, jak ktoś inny pracuje w korpo, w sensie. Praca jak praca, no, no, dzień jak co no Dla mnie nie ma żadnej filozofii w tym, żeby włożyć komuś rękę do brzucha i chwycić go za krwawiącą tętnicę. No zdarza się. Natomiast to dopiero moja pani psycholog mi uświadomiła, że to właśnie tak nie jest. Nie? Że ten ogrom bezsilności, strachu, ludzkiej słabości, ludzkich tragedii, które nawet nie to, że w tym uczestniczymy, bo, no, bo ja też nie jest tak, że się każdym pacjentem zajmuję. Nie? Natomiast sam fakt obserwowania tego już jest obciążający dla głowy i i gdzieś tam zmienia punkt widzenia świata. Mimo tego, że sobie trochę z tego czasami nie zdajemy sprawy. Tak jak taka żaba wrzucona, wiesz, do gorącej wody. Nie? Faktem jest, że nasze studia, jakkolwiek to zabrzmi, ja uważam to za komplement. One nas oczywiście uczą, ale nas bardziej tresują. Bo ja się czułem, w momencie otrzymania dyplomu, czułem się wytresowany do ratowania życia. Jakbyś mnie zapytała o 2.30 w nocy, jaka jest dawka paracetamolu dla dziecka w czopku, z gorączką, to ja wiedziałbym, że to jest 10 mg na kilogram masy ciała, kropka. I to potem procentuje, bo jeżeli rzeczywiście jest tak, że jest czwarta nad ranem i jedzie do nas zatrzymanie krążenia, no to ja nie potrzebuję otwierać książki, bo wiem, że w której pętli trzeba strzelić prądem, a w której pętli podajemy leki. Medycyna ratunkowa to nie jest medycyna, która ma czas na to, żeby, żeby odkrywać się na nowo co dyżur, a jednocześnie ona jest. Znaczy z jednej strony jest bardzo skomplikowana, ale z drugiej strony tak naprawdę sprowadza się do prostych rzeczy, czyli wiesz, powietrze wchodzi i wychodzi, krew krąży, każde odstępstwo jest z problemem, nie? I tak, no, jakby te studia uczyły nas, wiesz, intubowania, uczyły nas tego, jak wyciągnąć kogoś z auta, w jaki sposób, nie wiem, przyjąć poród, czy wykonać tą punkty, czyli jakby zrobić komuś nacięcie tej błony tam, między sząską tarczowatą, a... Pierścieniowatą i jakby spoko, ale nie, na pewno nie przygotowały nas na to, że będziemy ratować głównie ochronę zdrowia. Czyli na przykład przez dobę opiekować się starszą, dementywną pacjentką, której należy się miejsce na internie, ale tego miejsca nie ma, więc nikt się nią nie zajmie, więc my musimy. Nie miałem pojęcia pierwszego dnia po studiach, w jaki sposób ja mam się tym człowiekiem opiekować. I wiesz, sor też nie jest miejscem, na którym my jesteśmy w stanie się kimś opiekować, bo dobro jednego pacjenta nie jest wcale ważniejsze od dobra innego pacjenta. Więc, więc o. No właśnie przypomniało mi się, jak też pisałeś o tym, że najbardziej Cię wkurza niewydolność systemu, że, że to jest coś, co po prostu potrafi tak maksymalnie podnieść Ci... Ciśnienie i mam wrażenie, że właśnie ten system trochę się na was trzyma, że jakiekolwiek by braki nie były, to wy zawsze jesteście osobami, które muszą to skleić i złożyć i jakoś tam po prostu trzymać 100 sznurków naraz, żeby to się nie rozleciało. Już co tak jest, i ta sytuacja to, to się sytuacja z pandemią pokazała to, że w całej tej ja teraz szukam jakiegoś słowa, które nie jest uznane powszechnie za wulgarny, ale w tej ciężkiej sytuacji jest tak, że. Ratownik medyczny to jest taki człowiek, który, tak jak mówiłem wcześniej, jest wytresowany do udzielania świadczeń zdrowotnych ludziom w stanie nagłego zagrożenia życia i zdrowia. Kropka, bez względu na sytuację, bez względu na jakiekolwiek okoliczności, nieważne czy pada deszcz, czy nieważne czy świeci słońce. Jest człowiek, który potrzebuje pomocy. Kropka, my wiemy, jak tej pomocy udzielić, albo przynajmniej jakoś tam kombinujemy. Nie? I rzeczywiście pojawiały się w tej pandemii sytuacje nowe, niestworzone wcześniej, niewyobrażalne wcześniej. Typu trzeba było zorganizować, wiesz, punkty wymazowe. Ja przed pandemią nie miałem pojęcia, że można taki wymaz z nosa pobierać. Mi się to kojarzyło tylko, wiesz, z testami na ojcostwo. Natomiast teraz okazuje się, że takich testów potrafimy pobrać i codziennie na, 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 na punkcie wymazowym. Nie? Pojawiły się chociażby te maski, takie właśnie do cepapu, bipapu tego też trzeba się było nauczyć. Pojawiły się kombinezony, środki ochrony indywidualnej. Wbrew pozorom, Taki kombinezon, jakby o ile ubrać go, to nie jest problem, ne? To chodzi o ściąganie tego kombinezonu, bo, bo to jest cała, cała, jakby technika, że ten kombinezon roluje się do tyłu, że masz trzy pary rękawiczek, że ostatnia to są te czyste i tak dalej, i tak dalej. I tak dalej. No i wiesz, nagle się okazało, że radownicy medyczni są gotowi i potrafią to zrobić, więc to było na plus. Natomiast no, są rzeczy, których po prostu najzwyczajniej na świecie nie przeskoczysz. I spokój. Takiego ratownika medycznego możesz rzucić wszędzie. Nie? Możesz nas rzucić na, na oddział internistyczny, możesz nas rzucić na, na oddziały covidowe, możesz nas wysłać na intensywną terapię. Oczywiście my nigdy nie będziemy tak przygotowani pierwszego dnia pracy, chociażby do pracy na oiom jak pielęgniarka anestezjologiczna, która skończyła studia, a potem zrobiła jeszcze speckę, czyli tak jakby pracowała. Natomiast nie będziemy takim obciążeniem, jak e, człowiek, który. Pracował do tej pory, no właśnie tylko na internie. W sensie, wiesz, u mnie w robocie są respiratory, są pacjenci nieprzytomni, jest odsysanie, jest toaleta całego ciała. No może na sorze nie myję zębów nieprzytomnym, ale jak pracowałem na ojomie, pomyłem. Jakby my sobie poradzimy wszędzie, natomiast nas jest ciężko zastąpić. I z jednej strony, właśnie, jakby ta sytuacja pokazywała to, że, no, że nie da się rozciągnąć, albo inaczej, że to ludzie są w tym wszystkim najważniejsi, no nie dekret ministra, no nie sprawia nagle, że ktoś sobie poradził, tak. No i z jednej strony to było fajne, bo właśnie ratownicy medyczni jako zawód, jako grupa zawodowa pokazała, że się bardzo szybko adaptują, natomiast no co z tego, skoro mamy przed sobą problemy z ostatnich 30 lat, no i jednocześnie największy kryzys, ja wiem, na pewno po 89 roku, no i nie ma szans, w sensie nie ma widoków na to, przynajmniej ja tego nigdzie nie widzę, żeby była szansa na, na jakąś poprawę, bo Ludziom się wydaje, że jeżeli w zeszłym roku, już teraz wymyślam, bo jest 11 rano, ja nie pamiętam tych szczegółowych danych, ale jeżeli w zeszłym roku na przykład cały budżet ochrony zdrowia to było tam 115 miliardów i jakoś sobie dali radę, no to jak damy im 117 to będzie lepiej. No to jest nieprawda, ponieważ jeżeli było potrzeba tych miliardów 200 rok temu, a w przyszłym 250... To, że my sobie jakoś tam poradziliśmy, w cudzysłowie, bo to nie ma nic wspólnego z poradzeniem sobie, tak naprawdę, w XXI wieku, to jest tak, że my mamy jeszcze do spłacenia to, czego nie zapłaciliśmy w zeszłym roku. A to tak się nawarstwia od 30 lat. Wiesz, w ochronie zdrowia, do naprawy jest tak naprawdę wszystko: w sensie od budynków przychodni, do której chodzisz, jak masz przeziębienie, którą podejrzewam, że trzeba zburzyć i postawić na nowo, i to zgodnie z najnowszymi standardami. A przy okazji, już pamiętając o tym, że za 10 lat też może wystąpić zagrożenie epidemiologiczne, więc warto by było przystosować ją do tego, żeby takich pacjentów w kolejnej epidemii. Bo będzie, na pewno będzie jakaś epidemia za jakiś czas. Musimy się do czegoś takiego przygotowywać. Tak samo szpitale. WHO mówi o tym, że szpitale powinny być budowane na 30 lat. Z dwóch powodów. Znaczy, w sumie to z trzech. Jeden powód to jest właśnie epidemiologiczny, no bo przez 30 lat w takim szpitalu tam się rozwijają takie patogeny jakaś super hiperbakteria New Delhi, która będzie oporna na wszystko. Druga rzecz, rozwiązania technologiczne. 30 lat temu nie było ratowników medycznych, respirator to był, wow, nowoczesność w domu i zagrodzie, no a teraz tam te respiratory to wiesz, może być taki, taki, sraki, owaki, duży, mały i tak dalej. Diagnostyka, no, kiedyś nie było tomografów komputerowych w każdym szpitalu, teraz, no, teraz też nie ma, bo żyjemy w Polsce, natomiast jest już w większości szpitali. Na każdym sor na pewno jest tomograf komputerowy, i wiesz, z jednej strony ktoś na przykład rzucił wymaganie, że jak jest sort to ma być tomograf, więc w niektórych miejscach jest tak, że tomografy są w przyczepie przed szpitalem. bo no, ten szpital już nie ma, miejsc, nie ma możliwości, tak powiem, urbanistycznych, lokalowych i tak dalej. A trzecia rzecz, dla której te szpitale powinno burzyć, to rozwiązania typu ciągi komunikacyjne, przepustowość i tak dalej. Nie ma tego. A chodzi o to, że żeby, żeby moja robota miała sens, to cały łańcuch musi działać. Nie ma żadnego sensu w tym, że moi koledzy w karetce pogotowia ratunkowego uratują kogoś z wypadku samochodowego, przywiozą go do mnie na SOR, my go mistrzowsko obrobimy. Pacjent trafi w pół godziny na blok operacyjny, tam zostanie świetnie zoperowany, Po czym trafi na przykład na ojom, gdzie będzie za mało pielęgniarek, albo nawet wyjdzie z tego ojomu i nawet w stanie średnim, albo dobrym, ale będzie czekał dwa lata na rehabilitację. To, no co z tego, że władowaliśmy w kogoś miliony złotych, skoro zaoszczędziliśmy 1600, czy nawet 2000 złotych, no i nie ma rehabilitanta, i nara, i pan zamiast być zwrócony społeczeństwu, iść do pracy i spokojnie sobie żyć, no to leży w przykurczach w mieszkaniu, nie? Oczywiście to jest bardzo obrazowo, ale też bardzo skrótowo, no bo wydaje mi się, jest to najlepiej zrozumiałe dla słuchaczy. Natomiast, no, tak to wygląda, nie? Z takich rzeczy, kiedy opowiadasz, właśnie jak to wygląda, to dla mnie na przykład takim niesamowitym olśnieniem było to, jak napisałeś, że nie ma kryzysu struktury państwa, którego nie widać na sorze. Czy mógłbyś o tym opowiedzieć? Bo to jest w ogóle, objawił mi się ten sor jako takie miejsce, gdzie po prostu widać państwo w pigułce. Ale tak jest, tak jest, w sensie, no ja może niekoniecznie powinienem rzucać socjologicznymi tezami w internecie. Natomiast tak się składa, że studiowałem socjologię nawet dwa razy i chciałbym kiedyś ją skończyć. Bardzo mnie to zawsze interesowało. I teraz, sorto jest miejsce, do którego trafiają wszyscy ludzie bez względu na status materialny, społeczny, pochodzenie i tak dalej. Oczywiście w różnym stopniu i w różnym natężeniu. sorto jest miejsce, w którym my Was obserwujemy nago, obserwujemy Was takimi, jakimi jesteście, wiemy o Was wszystko, oddychamy za Was, bijemy Waszym sercem jak trzeba, sikamy za Was, wchodzimy trochę w Wasze życie. I to po prostu wszystko widać. Jeżeli jest na przykład okres przedświąteczny, i zaczyna się zaostrzenie przemocy domowej w domach i trafiają do nas, no tak jak w, przed świętami Bożego Narodzenia w zeszłym roku pacjent dźgnięty nożem przez żonę w brzuch i pytasz go jak do tego doszło, a on mówi no tym razem dźgnęła mnie w brzuch, ale jak to tym razem no wcześniej dźgnęła mnie trzy razy w rękę więc jakby to widzisz, że masz do czynienia z ludźmi, którzy zdecydowanie wymsnęli się na przykład Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej no bo to przy okazji była rodzina dotknięta chorobą alkoholową po prostu jeżeli masz na przykład na sorze pacjentów, w którym tak naprawdę nic nie jest, ale ich jedynym problemem jest kryzys bezdomności i alkoholizm, i to nie jest jeden pacjent, ale tych pacjentów stu tygodniowo, też jakby SOR nie jest miejscem, do którego tacy ludzie powinni być przyłożeni, albo inaczej, po diagnostyce powinni być wypisywani do innego miejsca, tylko że takich miejsc nie ma bez względu na to, co sobie w... znajdziemy, jakikolwiek problem, no to na sorze go widać bardzo mocno. Przemoc wobec kobiet? Zdarza się. Może nie codziennie, ale bardzo często. Rzadziej niż kiedyś. Natomiast tak. I przychodzi do Ciebie pacjentka, dziewczyna w moim wieku, pobita jak po ustawce kiboli i pytasz ją, co się stało. Ona mówi, że też przez łzy, że zostałam pobita. Ja pamiętam też taki przykład z mojego pierwszego szpitala, ale to jest hardkorowo, tak? Ktoś jest wrażliwy, ten sobie przewinie te dwie minuty. Pacjenta przywiezionego z Warszawie ze schroniska dla bezdomnych, czy osób w kryzysie bezdomności, który okazał się być 45-letnim mężczyzną z zespołem Downa, którego rodzice już nie żyli od wielu lat. On bujał się po różnych, że tak powiem, ośrodkach pomocy. W sumasumarum trafił gdzieś tam do przytułku dla osób bezdomnych. Tam był bity, gwałcony, nikogo nie interesował. No, trafił do nas, w... z tego co pamiętam, to z powodu pobicia. No i państwo się nie umiem zapiekować. Dla państwa jest tylko bezwartościowym peselem gdzieś tam, który nie jest warty ochrony. Po jakim czasie udało ci się właśnie tak to oswoić? Chodzi mi o to, że wiesz, teraz rozmawiamy sobie. Był ten okres studiów, kiedy powiedzmy jeszcze no, nie miałeś tylu godzin doświadczenia i zastanawiam się, kiedy po prostu i jak udało ci się do tego przyzwyczaić, żeby po prostu pracować. Nie mam pojęcia, jak udało mi się do tego przyzwyczaić, bo są sytuacje, nad którymi przechodzi się do porządku dziennego. Są takie, które zostawiają w tobie jakąś tam rysę. I to czasem mniejsza, czasem większa. Nie? Z jednej strony, każdy z nas jest człowiekiem, ma ludzkie odruchy i ludzkie emocje. No, i gdyby ich nie miał, to byłby problem. Natomiast, jeżeli zostaniesz wytresowana w kierunku ratowania ludziom życia, zdrowia i czasu wolnego, bo tym też zajmujemy na sorze, ratujemy ludziom czas wolny, zaczynasz myśleć zadaniowo. Zaczynasz myśleć kwestiami, co muszę zrobić tu i teraz, albo co zabije mi pacjenta tu za pięć minut i za godzinę. Nie? I jakby nie ma czasu na to, żeby się zastanawiać. Ja też jestem taką osobą, która przynajmniej do tej pory ja się nigdy nie zaciąłem, kiedy coś się działo. Kiedy trzeba było na kogoś wejść i zacząć go uciskać, kiedy trzeba było. Założyć węcon pacjentowi z napadem, jakby luzik. Ja mam zawsze największe obciążenia, kiedy wychodzę z pracy, kiedy adrenalina schodzi i zaczynam myśleć. Nie wiem, czy jestem odporny na ludzkie cierpienie, bynajmniej. Natomiast ja wiem, za co biorę pieniądze. I oczywiście mogę wpaść i tam każdego głaskać i przytulać i tak dalej. Natomiast no, wydaje mi się, że ludzie wolą być ratowani niż głaskani. Jak już wyzdrowieją, to twierdzą, że wolej, woleliby być głaskani. To nie, to tam cewnik do pęcherza, nie, nie, nie. nie, nie. Natomiast wydaje mi się, że to jest po prostu nabyte jako taki punkt widzenia, nie? że pierwszego dnia na, na, na sorze, jakby ktoś wpadł z urwaną ręką i ktoś by mnie zapytał, co robimy, to bym powiedział: Dzwonimy po pogotowie. No ale to my jesteśmy pogotowie. Więc to, to już nie ma, po kogo dzwonić. Nie ma kogo prosić o pomoc, więc jak jesteś dostawiony do ściany, no to możesz się tylko odepchnąć. Ja mam nawet z zeszłego roku takie sytuacje, po których może nie to, że nie mogłem spać, bo gdybym już miał problemy ze snem, i mi się pacjenci, to bym zrezygnował z roboty, poszedł na L4 na miesiąc. Natomiast miałem takie sytuacje, że wiesz, że zmieniałem swoje plany, bo miałem iść na imprezę, ale nie byłem w stanie. Nie? Bo na przykład reanimowaliśmy gościa młodszego ode mnie po zderzeniu się z drzewem i potem potrzebowałem tych 48 godzin dla siebie, żeby tak sobie ułożyć to w głowie. Ale jednocześnie były sytuacje, gdzie na przykład mieliśmy dwa zgony na dyżurze, tylko to były zgony takie naturalne, w sensie po prostu komuś skończył się już czas. No i też ładujesz ciało do worka, ale nie ma w tym obciążenia psychicznego. Nie jest to może najprzyjemniejsze. Nie jest to może najfajniejsze, natomiast no tak jest, no, na tym polega ta praca. Faktem jest na pewno to, że ona też zmienia patrzenie na ludzi. W sensie, ja się z jednej strony nauczyłem być bardziej bezpośredni, mniej introwertyczny. Nie mam problemu z tym, żeby do kogoś podejść, coś mu powiedzieć, żeby nawiązywać nowe znajomości. Jakby ludzi, no bo ta praca też na tym polega. Ale z drugiej strony nabawiłem się też takiej, może nie to, że fobii społecznej, ale ja sobie bardzo mocno filtruję w z kim spędzam czas, kiedy mam wolne? Bo na niektórych ludzi jest mi po prostu go szkoda. Kiedyś nie miał, miałbym problem z tym, żeby to powiedzieć, nie? A teraz, jakby, mówię, nie wiem, odsuń się, ode, odejdź ode mnie, nie zrykaj mnie. Ja po pięciu latach w ochronie zdrowia nie jestem w stanie na przykład iść do gastronomii na barmana. Jakbyś postawiła mnie na 12 godzin na, w nocy za barem, bo miałbym być miły dla pijanych, namolnych ludzi, nie jestem w stanie, nie? Ja w ogóle przez swoją pracę przestałem pić alkohol. Ale to dlatego, że musisz być jakoś, nie wiem, pod ręką po prostu, gdzieś na wezwanie nie, przez 24 nie, nie. godziny? Nie, bo ja mam tendencję do uzależnienia i jak sobie uświadomiłem to, że alkohol jest chyba jednym z najgorszych ścierw, jakie mamy, bo ja cały czas patrzę na ludzi, którym się powinęła noga. Ja tak po prostu nie chcę, jakby nie. Ja wiem, że większość ludzi pije im tam okazjonalnie i tak dalej. No natomiast problem alkoholizmu w Polsce jest straszny, i jest bardzo mocno widoczny, a ja nie chcę być kolejnym, więc powiedziałem sobie nie od października 2019 roku nie byłem pijany, a alkohol w tak trzy razy. No to naprawdę dobrze się trzymasz, jeśli chodzi, w sensie, myślę też w takim polskim kontekście, nie, no bo w Polsce nie pić alkoholu przez dwa lata, no to jest jednak coś, jednak mamy taką intensywną kulturę picia w Polsce, nie. No, uświadomiłeś mi właśnie tymi swoimi postami skalę tych problemów zdrowotnych powiązanych z alkoholem, nie, no bo jak tak sobie rozmawiasz z ludźmi, to trochę jakby nie chodzisz im po domach, nie wiesz, co się dzieje w Polskich domach, tak generalnie, jak jesteś taką zwykłą osobą, która chodzi po ulicach i właśnie dopiero kiedy z jakiegoś powodu czy tam jesteś częścią ochrony zdrowia i chodzisz po tych domach i widzisz, jakby o co chodzi, no to dopiero wtedy, jakby chyba uświadamiasz sobie skalę tego alkoholowego problemu. Już co, tak, a ta skala jest o tyle przerażająca, że albo inaczej, chleją wszyscy. Problem alkoholizmu jest straszny. Wydaje mi się, że najlepszym partnerem do rozmowy byłby ktoś po socjologii, który pracuje w Żabce. Żabki się otwierają jako pierwsze. Ja w Żabkach czasami kupuję sobie śniadanie do pracy. Stoję ja i mówię, poproszę paczkę fajek, kole i drożdżówkę, a ludzie przede mną i za mną na przykład kupują po cztery małpki o godzinie szóstej rano, bo tak się Żabka otwiera. Są sytuacje, kiedy, i to tak było, ja wiem, chyba jeszcze przed pandemią była taka akcja, Hasło, wjeżdża nieprzytomny pacjent na SOR. My tam, wiesz, przygotowani, obrabiamy go. Facet miał wszystkie objawy przedawkowania opioidów. Ja byłem gotowy podać mu nalokson, czyli odstrutkę na, na opioidy, bo ja bym go tak rozpoznał, gdybym go znalazł jako ratownik medyczny w pogotowiu gdzieś tam na mieście, tak bym go potraktował. Okazało się, że facet ma 7 promili. A przy okazji pracę, rodzinę, jest wysoko funkcjonującym alkoholikiem. Sytuacja sprzed, ja wiem, tygodnia, Druga w nocy wjeżdża pacjentka, objawy świeżego udaru, bełkotliwa mowa, rodzina ją widziała dwie godziny wcześniej, wszystko było w porządku i tak dalej. No i wiesz, my się poznaliśmy pięć minut wcześniej, jakby tak nie, nie za bardzo jest szansa wykminić, kto jest pijany, a kto nie, chociaż po jakimś tam czasie nabierasz większej wrażliwości na to. Po czym okazało się, że to nie jest udar, tylko 2,5 promila we krwi, a pani się doprowadziła do tego stanu, w ciągu tych dwóch godzin. Może, może pijana była trochę wcześniej. Nie? Natomiast rodzina, jak ją, jak ją kładła spać, to nie zauważyli, że była pijana, nie? a ona się nie położyła spać, tylko po prostu chlała. Nikt o tym nie wiedział, albo nikt sobie nie, nie, nie dopuszcza do głowy czegoś takiego, że moja babcia, moja mama może być wysoko funkcjonującym alkoholikiem. Problem alkoholu jest ogromny w Polsce. Ogromny. Kurczę, zastanawiam się, kto cię zainspirował do tej roboty. No bo tak, nie wiem, sam z siebie uznałeś, wiesz, wziąłeś listę a zawodów. A ty znać moją wersję, czy wersję mojej terapeutki? Wiesz co, możesz mi powiedzieć obie. Moja wersja Którą jest taka, holisz? że ja zawsze chciałem mieć robotę, która ma sens. To raz, a dwa, zawsze chciałem mieć robotę, która jest ciekawa, bo ja się nie nadaję do siedzenia za biurkiem. W sensie ja, jeżeli chodzi o pracę powtarzalną, Mogę wytrzymać 15 minut, nie jestem w stanie robić dłużej niż 15-20 minut tego samego, po prostu, no tak mam, nudzę się, zaczynam sobie szukać problemów albo ulepszeń, albo jak zrobić tak, żeby to 15 minut zrobić w 5 minut, natomiast jakby SOR gwarantuje mi to, i w ogóle ratownictwo medyczne, gwarantuje mi to, że ja nigdy nie wiem w co się wpakuje. To też jest tak, że zawsze mnie interesowała pierwsza pomoc, ratownictwo medyczne, to jeszcze z czasów harcerstwa, ja po liceum próbowałem iść na studia, ale mi nie wychodziły. Z różnych powodów. Pracowałem wtedy przy koncertach, idziełem na trasy koncertowe, z tego się utrzymywałem. Tylko ja sobie wtedy, jakby już dostrzegłem to, że to nie jest praca na całe życie. I zastanawiałem się, co mogę robić, żeby mieć pracę na dłużej. Suma sumarum pojechałem na stopa do Iranu, zgubiłem się na pustyni. Stwierdziłem sobie, że jak to przeżyje, to ja pierdzielę, idę na studia, koniec wymyślania sobie wymówek, złożyłem papiery na ratownictwo i się dostałem. Natomiast moja pani psycholog twierdzi, że ja mam. Niesamowitą potrzebę kontroli i nie dopuszczam do siebie z uczucia bezsilności i bezradności. No i ratownik medyczny to jest człowiek, który rzadko kiedy jest bezsilny i bezradny. A jeżeli ja już jestem bezsilny i bezradny, to znaczy, że cały świat jest bezsilny i bezradny. Plus ym, teraz już to mi przechodzi. Natomiast jak byłem młodszy, miałem te 22 lata, 23, to dużo, dużo lepiej pracowało mi się w nocy niż w, za, za dnia, a mało jest takich branż, gdzie możesz sobie pracować w nocy. Wiadomo tam, że fajnie, to fajne uczucie, jak komuś uratujesz życie, natomiast rzadko kiedy wiesz, że komuś uratowałeś życie, no bo kto uratował życie? Ten, kto strzelił prądem, czy ten, co zaintubował? A może ten, który przeprowadził zabieg na bloku operacyjnym, nie? To jest takie, no nie mamy licznika komputerowych, że o, panie świtała w tym tygodniu trzech. No tak, pracownik miesiąca. Tak, brawo, wow! Powiem ci, że jak powiedziałeś o tym poczuciu bezsilności, bezradności, to wyobrażam sobie, że tym bardziej musi być ci trudno, jak rzeczywiście takie sytuacje wystąpią. No bo super, że w 95% masz jakby poczucie, że, że możesz coś zrobić i że masz tę kontrolę i trzymasz to wszystko w garści, ale to potem przychodzi te 5%. To musi być trudne. No i wtedy myślisz sobie o tym, w sensie, no, takie myśli się pojawiają, nie? A może coś można było zrobić lepiej, albo inaczej. No i ważne jest to, żeby wiedzieć, że nie dało się zrobić niczego więcej, nie dało się zrobić niczego lepiej. No po prostu, no nie każdego damy radę uratować. Nawet większo większości nie damy rady uratować po prostu, no bo tak działa świat, w którym żyjemy, nie? Oczywiście można robić lepiej, można niektóre rzeczy skracać, można upraszczać, ułatwiać, no ale nigdy nie będzie tak, że zawsze będziemy wygrywać. Bynajmniej, no większość z nas... Wszyscy umrzemy. Pytanie tylko kiedy. Nie? No to ja należę do tej ekipy, której zadaniem jest sprawienie, żebyśmy umierali jak najpóźniej. Natomiast no, jakby wynik jest z góry przesądzony. No, nie? Poza tym my na sorze często walczymy o czyjeś życie, ale jeszcze częściej walczymy o czyjeś zdrowie. I tu chyba takim koronnym przykładem mogą być właśnie udary, gdzie tak naprawdę każda sekunda ma znaczenie, bo każda sekunda opóźniająca leczenie, to jest śmierć iluś tam komórek mózgu. No, i czasami się walczy o to, żeby człowiek wyszedł z paraliżem dwukończynowym, a nie czterokończynowym, albo żeby po tym całym procesie leczenia wyszedł na tyle samodzielny, żeby na przykład nie wymagał pomocy osób trzecich w domu. Oczywiście no już nie będzie, nie będzie mógł być neurochirurgiem, bo te niedowłady jakieś tam się pozostaną, ale na przykład będzie mógł sam skorzystać z toalety, albo sam sobie zrobić herbatę. A to jakkolwiek zabrzmi, jest bardzo dużo. Bo my o tym nie myślimy na co dzień, no bo dla nas jest to oczywiste, że idę do kibla i robię, co potrzebuję. No ale tak nie jest, bo w pewnym momencie swojego życia potrzebujesz tej pomocy. Czasem zdarza ci się pisać też o osobach, które jakoś cię inspirowały w pracy, albo dużo ci dały i zastanawiam się, Jakie są takie najważniejsze rzeczy, których właśnie nauczyłeś się podczas tych ostatnich lat? No, już wiem, że na pewno nie dajesz sobie w kaszę dmuchać, jak ktoś cię denerwuje, to z nim nie rozmawiasz i jakby lepiej dla siebie, powiedzmy, dobierasz sobie ludzi w swoim otoczeniu. Ale czy jesteś coś jeszcze? Ta robota zmienia bardzo wiele w każdym z nas. Mogę się wypowiadać generalnie za siebie, natomiast jakieś tam zjawiska widzę wśród swoich znajomych. Po pierwsze, na pewno stajemy się bardziej konkretni w tym wszystkim. W sensie ratownik medyczny jest jak prąd, a prąd jest leniwy. Więc ratownik medyczny, jak nie musi, to nie robi. I ja też tak mam, że jak nie muszę czegoś, to nie robię. Bo zaraz może się okazać, że potrzebuję całej swojej siły i energii jakby u nowego pacjenta nie? albo w nowej sytuacji. To też się trochę przekłada na takie życie codzienne, że jak nie muszę tej szafki przybić, to jej nie przybijam, nie? Dopóki, <laughs> dopóki na przykład nie przyjdą książki, których muszę postawić. Na pewno jest tak, że sobie tych ludzi filtrujemy, bo po prostu, po prostu mamy alergię na ludzką głupotę, z którą się spotykamy. Bo jakby z jednej strony mam świadomość tego, że to jest trochę mój błąd poznawczy, bo duża część ludzi, która trafia na SORY, to są ludzie, którzy zrobili sobie krzywdę naprawdę z powodu strasznego braku myślenia przyczynowo-skutkowego typu. Jestem pracownikiem budowlanym, wypiłem już pół litra wódki, ściągnę osłonę ze szlifierki kątowej. No, co się może wydarzyć? Nie? No, co się może wydarzyć? No, na pewno nie przyleci helikopter i nie weźmie i ciebie, i twojej obciętej ręki do środka i nie zawiezie się 100 kilometrów dalej do miejsca, gdzie ci mogą pomóc. No, proszę cię, takie rzeczy się dzieją tylko w filmach, nie? Jak siedzisz w takim towarzystwie, no to wszystko zaczyna się denerwować i myślisz sobie, ja, Pierdolę, naprawdę trzeba było ściągać tą osłonkę, albo naprawdę trzeba było, wiesz, spawać bez maski albo naprawdę trzeba było zasnąć po piaku z papierosem w łóżku, więc jakby to, to jest silne, natomiast to też nie ułatwia, no bo często, gęsto my w tym wszystkim zapominamy o tym, że wypadki się po prostu dzieją. Ja sam się ostatnim nożem przeciąłem, krojąc bułkę. Siedzę, mówię do 70 tysięcy ludzi, uważajcie na siebie, dbajcie o siebie. Po czym co? Przeciąłem sobie rękę. No ups, zdarzyło się. Faktem jest, że mi jest o tyle łatwiej, że gdybym miał igłę z nitką, to bym się sam strzył, bo to tam nie ma w tym wielkiej filozofii, no nie? Natomiast chodzi gdzieś tam o mechanizm. Strasznie też, silnym uczuciem, moim i wielu moich znajomych, jest frustracja, chociażby w dobie pandemii COVID-19, gdzie naprawdę my przychodząc do pracy i znowu, pracując na sorze niezakaźnym, mam i tak o wiele mniejsze natężenie czegoś takiego niż pracownicy oddziałów covidowych, ale przychodzisz do pracy, widzisz ludzi chorych na nową, ciężką chorobę. Oczywiście ja widzę tylko tych. Głównie tych, u których ta choroba przechodzi średnio ciężko, ciężko albo bardzo ciężko. Tam parę zgonów też mieliśmy covidowych. Widzisz to, walczysz z tym, stajesz na wysokości zadania, robisz rzeczy kosmiczne, tak jak ja jakiś czas temu, wychodzisz stamtąd, jesteś tak mokry, że gacie przylepiają się do dupy, przypominasz sobie, że nie wziąłeś gaci na zmianę, więc po prostu chowasz się w kiblu i wyciskasz te, które masz i ubierasz się z powrotem, po czym wychodzisz z tego dyżuru na ulicę, no i widzisz ludzi, którzy mają, nawet nie to, że wywalone, mają wyjebane w to wszystko, nie? Chodzą bez masek, urządzają imprezy, przerasta ich nawet założenie poprawne maski na, na czas jazdy autobusem. Oczywiście, że jak idę do lasu, to mam maskę w kieszeni, no bo w lesie jestem ja i wiewiórki. No i jak tak, wiesz, patrzysz na to taki i rozdźwięk, no to ci ludzie z tego świata pozamedycznego po prostu zaczynają cię irytować. No nie chcesz z nimi gadać, ale jednocześnie i na przykład to zawdzięczam swojej pani psycholog, wiem, że to ja widzę to od środka, a nie oni. No i też jest tak, że my możemy mówić o tej pandemii, możemy pokazywać. I wiele osób to zrozumie i fajnie, natomiast wiele osób i tak ogląda to na przykład jak relacje z wojny w Afganistanie. Gdzieś daleko, gdzieś poza nami wszystkimi. No niestety do momentu, kiedy ta tragedia nie, nie zaczyna dotykać kogoś, kogo znają, kochają, no bo wtedy jest już trochę późno. Nie? Natomiast my z tą frustracją często gęsto żyjemy. I oczywiście, no można sobie z tym radzić na różne sposoby. Najgorszym sposobem jest przelewanie swojej frustracji na pacjentów. Ja też skłamałbym, gdybym powiedział, że jestem całkowicie bez winy. Ja często mówię o takim przypadku, kiedy wydarłem się jak frustrat. Zacząłem drzeć mordę na pacjentkę o trzeciej nad ranem, która przyszła na SOR z zapaleniem cewki moczowej. Nie wiem, czy miałaś kiedyś zapalenie cewki moczowej. Zajebisty ból, tylko że to nie jest temat dla soru I ja się na nią wydarłem że dlaczego przyszła na SOR, a nie do Nocnej Świątecznej Pomocy, dlaczego przyszła dopiero w piątej dobie dolegliwości bólowych, kiedy no to, to rzeczywiście nie, nie dawało spać. I to, że ja z siebie ścierałem wtedy krew i kał pacjenta, którego reanimowaliśmy trzy minuty wcześniej i wychodząc z tej sali po nieudanej reanimacji, bo ja tam byłem tylko do pomocy, minąłem się jeszcze z rodziną tego pacjenta, która zaczepiła mnie, bo myślała, że jak mam brodę i jestem facetem w kitlu, no to jestem lekarzem. Zlazłem tam i musiałem zderzyć się z dziewczyną, która no po prostu nie wiedziała, że może iść do Nocnej Pomocy Lekarskiej. I to mnie nie usprawiedliwia, natomiast to był taki moment krytyczny, kiedy ta biedna pacjentka dostała zjebkę, nie? Trochę za swoją głupotę, a trochę za, za moją bezsilność, a trochę za świat, w którym żyjemy. Nic mnie nie usprawiedliwia, nic tego nie zmienia, natomiast no tak to wygląda, nie? Tu poruszyłeś w ogóle kolejny super ważny wątek, moim zdaniem, że niby tyle czasu spędzamy u lekarzy, ale chyba nie za wiele wiemy w ogóle o medycynie. W sensie nie wiemy, czym się różni sor od świątecznej pomocy. Nie wiemy, jak rozpoznać udar, jak zrobić pierwszą pomoc. Czy dobrze, dobrze kombinuje? Tak, 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 ale to jest z kolei, jak to się nazywa, to jest z kolei moim zdaniem efekt żenującego poziomu systemu edukacji w Polsce. I nieważne, czy będziemy gadać o edukacji seksualnej, o edukacji z biologii, przyrody, chemii, fizyki. No to niestety okazuje się, że szkoła prowadzona na model pruski w XXI wieku no sorry, ale nie działa. Zacznijmy, chociażby od szkoły średniej, skończymy zaraz na sorze. Trafiła do nas na SOR pacjentka, wtedy miała chyba z 19 albo 18 lat z gorączką o nieustalonej yy, przyczynie, z silnymi bólami brzucha. Odesłana z innego soru, bo tam sobie nie potrafili z nią poradzić, odesłali ją do szpitala wyższej referencyjności. Bez budowania całej historii, bo to bym zanudził słuchaczy, okazało się, że pacjentka ma silną infekcję grzybiczą dróg rodnych, ponieważ przeczytała w internecie, że płukanka z Coca-Coli jest świetnym z środkiem antykoncepcyjnym. Wychodowała sobie straszną grzybicę, która się w ogóle przerodziła w sepsę, z tego co pamiętam, i wylądowała nawet na 2 albo 3 dni na ojomie. No i to wszystko dlatego, że tej dziewczynie nikt nie powiedział, że Coca-Cola jest do drinków albo do rur, a nie do robienia sobie irygacji miejsc intymnych. Już abstrahując od tego, ile kasy kosztowała jej hospitalizacja. Ile stresu i cierpienia ta dziewczyna przeżyła? Po prostu, bo ktoś jej nie powiedział, jak wygląda życie. Naprawdę, nie? Tak samo jest chociażby z systemem ochrony zdrowia. Jeżeli boli Cię brzuch, no to ból brzucha to jest coś, o czym pisze się książki. Moja ulubiona książka o bólu brzucha nazywa się Na No bo to jest takie pole minowe. bo to może być wszystko. Od pękniętego jajnika przez zwykłą niestawność, kończąc na rozwarstwującym się tętniaku aorty brzusznej. To może być wszystko. Tylko, że no najczęściej będzie to jakaś pierdoła, no nie? I po to jest na przykład lekarz POZ albo lekarz nocnej i świątecznej pomocy, żeby do niego pójść z tą pierdołą i żeby on to rozpoznał. No ale ludzie o tym nie wiedzą, więc gnają na sor. Jesteśmy społeczeństwem nie tylko alkoholików, ale też lekomanów. Bo jeżeli nie wiem, czego oglądasz telewizję, ja sporadycznie, mam pierwszy telewizor od 7 lat, jeżeli przełączają się jakieś tam programy, są reklamy, to masz w ciągu pięciominutowego bloku reklamowego osiem reklam leków, dwie reklamy podpasek i jeszcze reklamy jakiegoś suplementu diety. A jednocześnie nie mamy podstawowej wiedzy, jako społeczeństwo, które leki mogę wziąć, kiedy boli mnie na przykład brzuch. Zawsze pytam pacjenta przychodzącego na SOR, na przykład z bólem brzucha, czy ubrał pan coś przeciwbólowego? Nie. Bo ja nie wiedziałem. No po to mamy leki dostępne bez recepty, typu peralginę, paracetamol, ibuprofen, ketoprofen i tak dalej, no żeby z tych leków korzystać. Mądrzy ludzie uznali te leki za na tyle bezpieczne, że z instrukcją obsługi można je komuś dać i nie musi mieć medycznego wykształcenia. To są takie przykłady i tego jest bardzo dużo, typu nieumiejętność udzielania ludziom pierwszej pomocy, która kończy się zazwyczaj śmiercią. Nie? Co ważne, i o tym staramy się mówić na kursach jako instruktorzy, to nie jest tak, że ty pierwszej pomocy uczysz się dla siebie. Nie? Uczysz się dla swoich bliskich, no bo statystycznie rzecz biorąc, jeżeli komukolwiek, kiedykolwiek będziesz tej pierwszej pomocy udzielała, no to ludziom, których znasz, których kochasz, albo ludziom, z którymi pracujesz. No bo to z nimi spędzasz najwięcej czasu. Ja ostatnio robiłem u siebie takie Q&A i Myślałem, że widzi na poważnie, ale pytania mnie przygieły, więc potraktowałem to trochę sarkastycznie i cynicznie. I cały czas padało pytanie o tracheostomię, która nawet nie jest tracheostomią, a konikopunkcją, czyli to jakby chirurgiczne udrożnienie dróg oddechowych. I wiesz, wszyscy mnie pytali, jak to zrobić, w jakich warunkach. A strachując od tego, że ja w życiu bym nikogo nie uczył z Instagrama wykonywania tak trudnego zabiegu, to dało mi sporo do myślenia, bo przez dwa lata na tym sorze, i przez pięć lat w ogóle... Ja widziałem chyba jednego pacjenta z strachostomią, a o drugim słyszałem. Yy, nie z tylko z rurką konikopunkcji. No jest to bardzo rzadkie, bardzo, bardzo, bardzo rzadkie. Ale jednocześnie codziennie umierają ludzie, którym nikt nie potrafił wykonać poprawnie resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Jak teraz wyjdę i powiem, że słuchajcie, bo to waszego tatę mamy, dziadka, babcie, wujka, ciocie, który właśnie przestał oddychać i właśnie jego serducho się zatrzymało, a więc klinicznie wyczerpuje wszystkie na śmierci czyli tak naprawdę nie wujka, a jego zwłoki trzeba ściągnąć z fotela, rozebrać prawie że do naga i zacząć łamać mu żebra, odrywając mostek od klatki piersiowej, no to będzie tak. eee, no ale niestety tak to wygląda. Żaden kurs pierwszej pomocy, nawet mój, nie przygotuje Cię do wszystkiego. No bo to jest niemożliwe, bo jakby ilość sytuacji, w które ludzie się potrafią władować jest niemożliwa do przewidzenia, natomiast może sprawić, że zmieni się Twoje myślenie i będziesz wiedziała, co jest ważne, nie? No to ważne jest to, żeby na przykład tą klatkę piersiową uciskać, a niekoniecznie ważne jest to, jak ułożyć klarę w pozycji bezpiecznej. No tylko że znowu to jest wiedza, którą się powinno wynosić ze szkoły średniej. Nie? A, a w ogóle uczyć pierwszej pomocy już gdzieś tam na, na poziomie podstawówki. Ja sam mam na koncie zajęcia z dzieciakami z podstawówki, i to są bardzo wdzięczni uczniowie, którzy dużo, dużo szybciej łapią niektóre rzeczy i są na przykład pozbawieni takich z mojej perspektywy jako ratownika medycznego, bezsensownych ograniczeń. Wiesz, co jest największym problemem na kursie pierwszej pomocy? Czy ściągać stanik, czy nie? No i tak, tak, jeżeli ktoś nas teraz słucha i się zastanawiał, ściągać stanik, ponieważ zazwyczaj fiszbiny wypadają w tym miejscu, w którym trzeba uciskać. To jest jakby temat, z którym my się spotykamy na prawie każdym No ale jak to? Jak tak opowiadasz o tym, to mi same się zrobiło wstyd, jak pamiętam, że byłam na kursie na prawo jazdy i jakby moja grupa cała, w tym ja, uważaliśmy ten taki punkt programu pod tytułem Kurs pierwszej pomocy, jako takie zło konieczne, które jest po prostu doklejone do tego obowiązkowego programu, gdzie trzeba tam zrobić jazdy, godziny, ten test dać i że dobra to jeszcze tylko ta pierwsza pomoc, nie? Że tak, 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 ale zobacz, bo to znowu pokazuje nasz stosunek jako społeczeństwa i ustawodawcy do tematu pierwszej pomocy. Nie mam prawa jazdy, ale robiłem kurs i pamiętam, że to były 4 godziny jakoś tak, nie? W 4 godziny tak naprawdę to ty sobie możesz zrobić repetitorium z pierwszej pomocy, a nie przeprowadzić człowieka przez cały łańcuch udzielania tej pierwszej pomocy, bo wypadków będzie masa i sytuacji, w których komuś trzeba tej pomocy udzielić, bo czynności manualne to jest jedna sprawa, ale rozumienie sytuacji i tego, co się dzieje z człowiekiem, to jest coś drugiego, jakby drugi, całkowicie zupełnie inne, inny poziom tego kursu. Przez 4 godziny to można sobie przypomnieć wiadomości ze szkoły, których nie ma, więc zamiast zrobić coś porządnego, typu nie 4 godziny, a 8, gdzie miałabyś szansę się czegoś nauczyć, to ustawodawca tam dopisał gdzieś małym druczkiem, że ten kurs jeszcze te 4 godzinki, tu coś tam ten, można powiedzieć w telewizji, że zwiększyliśmy świadomość. No bo przecież statystycznie rzecz biorąc, liczba osób przeszkolonych tak nam wzrosła, po prostu już wszyscy potrafią. No tylko, że to jest na papierze, a w rzeczywistości nie dość, że niczego nie zrobiliśmy, to jeszcze zmarnowaliśmy czas. A jednocześnie przypominam o tym, że wszyscy, którzy mają prawo jazdy, są wystawieni trochę na strzał, jeżeli chodzi o udzielanie pierwszej pomocy, ponieważ pojawiają się wyroki sądowe, w których uzasadnieniu jest napisane, że proszę pana, no miał pan zajęcia z pierwszej pomocy, jest pan zobowiązany do znajomości zasad. Ale ja nie miałem, jak to, ma pan prawo jazdy. No tak, no bo ten pierwszy, wiesz, po prostu wszyscy olali ten pierwszy, kurs pierwszej pomocy. I Ale to... się wcale nie dziwię, ja to całkowicie Masakra. rozumiem, bo jeżeli to był kurs prowadzony przez zmęczonego ratownika medycznego, który, wiesz, z lasu z 36-godzinnego dyżuru i miał na dziewiątą rano zajęcia z kursantami, to miał to w dupie. Po prostu, no nazywajmy rzeczy po imieniu, no miał to w dupie, a kursanci mieli to w dupie, bo nikt im tego nie wytłumaczył, że od tego, czego się tam nauczyli, zależy czyjeś życie. Ja patrzę na to z perspektywy gościa, który w tym siedzi cały czas. Wy, tak jak nas tu słuchacie, jeżeli komukolwiek kiedykolwiek tej pierwszej pomocy będziecie udzielać, mówię takiej prawdziwej, że wiesz, że będziesz świadkiem złamania otwartego, zakruszenia, zatrzymania krążenia, to będą dwa przypadki w Twoim życiu. Ale gwarantuję Ci, że to będą dwa najgorsze dni w Twoim życiu. I my jakby do tego szykujemy ludzi, bo to statystycznie musi się wydarzyć. Pytanie tylko kiedy aż Po prostu pomyślałam sobie, nie o tym momencie, gdzie musisz podjąć decyzję i po prostu nie pamiętasz nic ani z tej podstawówki, ani z tego liceum, ani tak. z tego kursu tak. prawa jazdy, zobacz. Zobacz. a prawo cię zobowiązuje do tego, żebyś coś zrobił. No prawo jak prawo, ale też wiesz, ludzka no, tak. ta. No. Przyzwoitość. Natomiast zobacz, większość z nas ma rodziców, duża część ma też dziadków. No to są ludzie zazwyczaj dużo starsi od nas. To są ludzie na przykład zagrożeni udarami. Już nie mówię zawać serca udar. Umiejętność szybka rozpoznania udaru jest kluczowa w szybkim wyleczeniu tegoż to udaru. No i ile osób ma świadomość tego, że mając babci, dziadka, no to trzeba by zrobić dla nich coś więcej, czyli się nauczyć? I ja na przykład też mam na koncie takie historie, to jeszcze ze studiów, kiedy dorabiałem sobie właśnie u lekarza nocnej świątecznej pomocy jako tak zwany noszowy, dźwigający za niteczkę. To była świetna robota, w ogóle, bardzo mi się to podobało. A na przykład przyjeżdżaliśmy, wiesz, o godzinie 21 na wezwanie z 18.00 bo babcia się gorzej czuje. Przyjeżdżamy, a tam pełno objawowy udar. Od kiedy tak się babcia czuje? No, od 16 wczoraj, ale myśleliśmy, że przejdzie. A, to już rozumiem skąd te posty twoje, wiesz, w stylu jak rozpoznać udar. Na przykład, i wiesz, i najfajniejsze jest to, że to jest bardzo proste, bo pierwsza pomoc jest naprawdę zbiorem kilkunastu zasad, które generalnie są logiczne, jasne, proste, wymagają tylko dotłumaczenia na tym kursie, nie? Tak samo no, udar. Udar rozpoznaje się z y, akronimem y, FAST, czyli F jak face, opadnięty kącik ust, A jak arm, czyli np. niedowład ręki, S jak speech, czyli mowa, czyli nagle ktoś zaczyna bełkotać albo nie odpowiadać na pytania, albo nie rozumieć tych pytań. No i T jak time, czyli czas. Czas jest na, 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 najważniejszy. No, masz trzy litery, które musisz ogarnąć. No nie jest to wielka filozofia. To są po prostu trzy litery, a to i tak jest za dużo, jak się okazuje, nie? No szkoda, że tego trzeba się uczyć z Insta, ale fajnie, że można się uczyć z Insta, w sensie z jednej strony mam takie, kurde, co za czasy, a z drugiej strony mam takie, no wow, ale fajnie, czasy, że jest Janek. Nie? Tak, tylko że widzisz, ja, ja jednocześnie jestem strasznie ostrożny w uczeniu, czy w ogóle w mówieniu pierwszej pomocy przez internet, z tego względu, że wychodzę z założenia, mając takie, a nie inne doświadczenia jako instruktor, że pierwszej pomocy nie da się uczyć w 100% online i ja na przykład nigdy w życiu nie podbiłbym się swoją pieczątką pod dyplomem ukończenia takiego kursu. Niestety, ale ta część techniczna, manualna wymaga moim zdaniem kontaktu z instruktorem, wymaga tego, żeby coś zrobić źle, żeby dowiedzieć się dlaczego to zrobiłeś źle, żeby ktoś Ci pokazał z bliska jak to zrobić dobrze i tak dalej, a jednocześnie jest tak, że ludzie mają tendencję do tego, że jak im pokażę na przykład jak wygląda resusztacja żywo oddechowa bo będę, nie, będę miał nagranie z kamerki GoPro na czole, no to im się będzie wydawało, że potrafią. A to ich zniechęci do tego, żeby iść na taki kurs. No bo oni już to widzieli. Nie? Tylko, że no niestety to tak wcale nie wygląda. Jasne, kumam. Wspomniałeś o tym psychologu i y, pamiętam jak rozmawiałam kiedyś z ratownikami wodnymi i oni mówili, że właśnie no, nawet jak mają jakieś trudne akcje, to nie bardzo jest taka okazja, żeby każdy jakby miał jakiś super dostęp do nieograniczonego psychologa, żeby móc sobie z tym poradzić. Tylko, że raczej no, czasem sobie pogadają po prostu przy szafce w pracy i zastanawiam się jak to jest w przypadku ratowników medycznych. Tak samo, w sensie ja chodzę do psychoterapeuty, ponieważ zmagam się z depresją. Natomiast dużo też rozmawiamy o mojej pracy, więc jakby to też taka jest trochę superwizja i moja myśl od siewnia i mogę sobie, łatwiej mi dzięki temu się pracuje przy okazji, nie? Bo moja, moja choroba nie wynika z pracy, natomiast moja praca nie ułatwia leczenia, o tak. Nie mamy, ponieważ w ogóle temat chorób psychicznych czy obciążeń psychicznych jest jeszcze mimo wszystko tematem tabu w Polsce. Nie ma systemowego rozwiązania, jeżeli chodzi o opiekę psychologiczną dla pracowników Państwowego Ratownictwa Medycznego, ani szpitalnych oddziałów ratunkowych, Psychologowie są w straży pożarnej, w policji, nie mam pojęcia, czy funkcjonariusze z tego korzystają, bo wiesz, idziesz do psychologa, to jesteś słaby, masz problem, nie? A ja patrzę na to z tej perspektywy, że idę do psychologa, bo jest coś silniejszego ode mnie. Jeżeli nie potrafię rozpoznać czegoś w EKG albo EKG mi się nie podoba, to idę do kardiologa i mu to pokazuję i mówię, zrzuć okiem, no bo jesteś mądrzejszy ode mnie w tym temacie. Jeżeli jest, teraz wymyślam, ale. Jeżeli mam pacjenta z nadciśnieniem i nie, za, nie zareagowały leki, które podajemy standardowo, nie zareagowały leki drugiego rzutu, no to idziesz do kogoś mądrzejszego, bo potrzebujesz pomocy. I tak samo jest z psychologiem. Jeżeli masz coś, co się gniecie, no to idziesz do kogoś, kto się na tym zna. I ciężko jest się przed sobą samym do takiej słabości przyznać, że ja pierdolę, chyba mam problem. Nie? No chyba mam problem. Tylko, że znowu to wynika z tego, w jaki sposób jesteśmy wychowywani. Ja też miałem problem z tym, że stanąć przed lustrem i powiedzieć: tak, mam problem. Reakcje, które mam nie są zdrowe, nie, są objawem czegoś niedobrego. Ale łatwiej jest udawać, że problemu nie ma, niż zatrudnić systemowo takich psychologów. Oczywiście no tam teraz w dobie pandemii mamy możliwość na przykład u mnie w szpitalu skorzystania z pomocy kliniki e, psychiatrii i tak dalej. Ale ja na przykład ja nie chcę tam iść, bo to jest szpital, z którym sam pracuję. Nie potrzebuję tego, żeby informacje o mnie znajdowały się w systemie szpitalnym. Wolę iść prywatnie. Okej, okay. podejrzewam, że tutaj się nam rozpoczynałby jakiś zupełnie osobny wątek. Nie, to po prostu chodzi o to, że ja mam świadomość tego, że ochrona danych osobowych w polskiej ochronie zdrowia nie istnieje. Na zasadzie, jeżeli ktoś by chciał to sprawdzić, to może to sprawdzić. Nie chciałbym, żeby ktoś na telefon mógł uzyskać informacje na przykład o tym, co ostatnio mówiłem na sesji terapeutycznej albo o tym jakie leki biorę. Teraz jest już mimo wszystko trochę mniejszy tabu niż na przykład 20 lat temu, jeśli o to chodzi, wyobrażam sobie, że ci ratownicy medyczni, którzy powiedzmy, no nie wiem, pracowali właśnie 20 lat temu, no to jeśli chodzi o tę higienę psychiczną, byli, w wiesz, w jakiejś po prostu tragicznej sytuacji, że teraz to jakoś trochę zaczyna się zmieniać, tak? Trochę, że jesteś ty, który A, zdecydował się na terapię. Wiesz co, zmiana jest taka, że jak zaczynałem się leczyć na depresję i wychodziłem sobie na na fajkę ze wszystkimi, na przykład mówię, ale dostałem zajebiste tapsy na spanie. Po prostu wykorbiło mnie tak, że spałem 14 godzin. To było takie. Psychol. Minął jakiś tam czas. Gadamy, gadamy, gadamy. Ja tam znowu. No, byłem na terapii coś tam. Terapeutka mnie tak przyciorała, że wychodziłem na czworaka ze łzami w oczach, nie? I wszyscy dalej. Psychol. Po czym zostaje jedna osoba. Janek, wiesz co? Dasz mi numer do swojej terapeutki. <laughs> Słuchaj, y, są takie w ogóle słowa, które kojarzą się trochę z ochroną zdrowia. Y, wiesz, bycie dzielnym, powołanie, bohaterstwo, służba. Jaki masz stosunek do tych słów? Ambiwalentny. No, dawaj. Ja uważam, że heroizmu można wymagać od heroinistów, kiedy walczą ze swoim nałogiem. A nie od nas, w sensie ja jestem zatrudniony na podstawie umowy o pracę, większość moich kolegów też, albo na umowie cywilnoprawnej, czy na tak zwanym kontrakcie i ja nie jestem służbą, ja jestem takim samym pracownikiem jak ty i większość naszych słuchaczy, mam takie same prawa, takie same obowiązki obejmuje mi ten sam kodeks pracy i teraz służba zakłada to, że ja oddaję część swoich praw, część swoich wolności ale w zamian za coś, za jakieś tam przywileje, typu na przykład szybsza emerytura albo lepsze pieniądze i tak dalej u mnie tego nie ma. Jeżeli chodzi o powołanie, to tak, powołanie do tej roboty trzeba mieć. Tylko, że my to powołanie definiujemy trochę inaczej niż społeczeństwo, bo wielu ludziom wydaje się, że jak masz powołanie do bycia lekarzem, ratownikiem medycznym, pielęgniarką, fizjoterapeutą, to ty po prostu otwierasz oczy o 8 rano i myślisz: Ja pierdolę, ale chcę pomagać ludziom. Nie. Ja swoje powołanie definiuję w ten sposób, że kiedy urwie ci rękę, nogę, to się nie zżygam i nie spanikuję, bo taki mam zespół cech psychofizycznych, że Zareaguje normalnie, tak? udzielając świadczeń zdrowotnych. Moje powołanie polega na tym, że jestem w stanie przyjąć na siebie kolejną awanturę w moim związku, że mieliśmy spędzić wieczór razem, ale spóźniłem się półtorej godziny, bo trzeba było zostać w pracy, bo pacjent, nie? Ale nie na tym, że ja będę teraz zapierdzielał za miskę ryżu. Jakkolwiek to zabrzmi, a nie chcę, żeby to zabrzmiało zuchwale, zuchwale. Żeby być medykiem, to trzeba coś tam w głowie mimo wszystko mieć. Jakieś tam cechy, które nie są spotykane na co dzień. Daleko mi od słowa wyjątkowy, bo ja się na pewno wyjątkowy nie czuję. Natomiast wiem, że nie każdy może tak pracować. I nie za bardzo rozumiem takie społeczne oczekiwania, że ja z tej swojej wyjątkowości zrezygnuję z możliwości zarabiania z tego, że jestem gdzieś tam trochę bardziej wyjątkowy niż reszta. W świecie, w którym opiera się tylko i wyłącznie na pieniądzach i ludzie z każdej innej swojej wyjątkowości, w każdej innej branży trzepią niebotyczne pieniądze. Druga rzecz jest też taka, że ja, ja do tej branży przyszedłem z totalnie innego świata i wiem na przykład, że to nie jest normalne, że ktoś na ciebie krzyczy, albo że próbuje wymusić na tobie zmianę decyzji krzykiem, albo jakimiś tam mniej lub bardziej zaowalowanymi groźbami, a niestety społeczeństwo, czy też środowisko medyków jest przesiąknięte takimi bardzo negatywnymi zachowaniami i standardami. Nie? I ja na przykład no nie, nie daję się, bo, bo nie, po prostu no nie, jak ktoś coś do mnie ma, to niech mi to napisze na piśmie. No i rzadko kiedy ktoś coś pisze. Chociaż gdzieś tam mam jakąś skargę na koncie. Jeżeli chodzi o jakieś tam bohaterstwo, to ja się nie czuję bohaterem. Ja przez całą tą pandemię robiłem to, do czego zobowiązałem się umową o pracę. Oczywiście na początku dawałem sobie dużo, dużo więcej, bo wiesz, bo mogłem, bo miałem siłę, bo czułem się gdzieś tam zmotywowany, czułem się częścią czegoś większego. Natomiast po roku bycia wojownikiem w armii prowadzonej przez ministrów zdrowia, no to mi się już nie chce za nich walczyć. Nie? Jakby ja robię swoje... Zaczynam zarabiać, chociażby właśnie ucząc tej pierwszej pomocy, pracuję na sorze, tam się realizuje, tam mam cały czas wiesz, zbieram materiał do książek i, <laughs> i opowieści. Natomiast to nie jest tak, że ja mam zamiar za kogoś umierać, albo poświęcać, nie wiem, swój związek, albo swoje zdrowie psychiczne dla kogoś. No bo ten ktoś nie chce poświęcić niczego dla mnie. Żyjemy w społeczeństwie, a społeczeństwo jest zbiorem jednostek i grup, które wzajemnie na siebie oddziałują. Nie? Więc jeżeli ja mogę na kogoś oddziaływać pozytywnie, to żądam tego samego, no bo tak to działa. No sytuacja, jeśli chodzi o ochronę zdrowia i ratowników, jest bardzo trudna i nie zdziwiłabym się, gdyby było tak, że zaczynają na przykład odchodzić z pracy, bo już mają dosyć. Odchodzą? Odchodzą. Odchodzą, tylko teraz jest taka tendencja, że dużo osób mówi sobie do końca pandemii i mam dosyć. Nie? Ja też cały czas... Może nie to, że cały czas, ale jeżeli pojawiają się jakieś ciekawe oferty pracy w internecie, no to ja wysyłam te cefałki, bo ten syf trwa od dawna, dłużej niż pandemia. Pandemia była w moich oczach, poza tym, że tragedią, to jest też szansą na zmiany, tylko nie ma takiego ciśnienia społecznego na to, żeby te zmiany były. Jakakolwiek debata o ochronie zdrowia, mająca wpływ na to, jak wygląda nasza rzeczywistość, nasza ochrona zdrowia i tak dalej, będzie się toczyła poza medycznym środowiskiem. To nie my, medycy, będziemy o tym decydować, tylko społeczeństwo. Społeczeństwo musi rozumieć, dlaczego te zmiany są potrzebne, musi rozumieć sytuację, musi pojawić się siła polityczna, która jest gotowa do gruntownych i jakkolwiek to zabrzmi agresywnych reform, do debaty o tym, jakiej my chcemy ochrony zdrowia, w jakim miejscu jesteśmy, w jakim miejscu będziemy za jakiś czas, kim my w ogóle chcemy być za lat 10-15. Nie ma czegoś takiego. A jeśli nie ma czegoś takiego, to też nie ma szans na zmiany. Dużo się na przykład mówi o problemie tego, że nie ma młodych ludzi w, w tym w, 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 w zawodzie. Pojawia się minister jeden, drugi, trzeci albo inny geniusz z, z Sejmu i mówi, no to zwiększmy nabór na studia medyczne. Po pierwsze, nie można tego limitu rozciągać w nieskończoność, bo tu się obijamy o jakość tego kształcenia, a ta jakość już bywa momentami dramatycznie niska. Nie da się nauczyć badać pacjenta, jeżeli masz jednego pacjenta i 18 studentów. No niestety, po prostu potrzebujesz nakładu siły i środków, który umożliwi Ci edukację. Więc w momencie, kiedy grupa ma 18 osób, to już nie ma znaczenia, czy tam będzie 18 studentów w kierunku lekarskiego, czy 25, bo i tak nie zobaczą tego pacjenta, i tak nie zobaczą tego pacjenta. Natomiast problemem jest to, dlaczego ci ludzie nie chcą pracować w zawodzie. To jest XXI wiek, a nie lata 80 XX wieku młody człowiek, który pisze w tym roku maturę i na przykład myśli o tym, żeby zostać ratownikiem medycznym, albo lekarzem, pielęgniarką szuka sobie takich informacji no bo zazwyczaj do medycyny trafia się z jakiejś tam pasji, zainteresowań i tak dalej szuka sobie takich informacji trafia na przykład na Instagrama prowadzonego przez lekarkę medycyny ratunkowej która opowiada o tym, że jej robota polega na ludzkich tragediach i generalnie to jest wkurwiona, bo szpital jej nie wypłacił do dodatku covidowego no to młody człowiek tak nie chce jeżeli jest inteligentny, ogarnięty i ma tam jakieś więcej niż trzy punkty IQ, to będzie sobie szukał takiego środowiska, które da mu jakąś tam stabilizację, jakąś tam pewność. Oczywiście praca na sorze zawsze będzie ciężka, hardkorowa i tak dalej. Natomiast jeżeli okazuje się, że może nie to, że pracodawca, ale główny dyrygent w tym pierdolniku, czyli w ochronie zdrowia, nie jest człowiekiem, któremu można ufać, któremu ja mogę powierzyć swoją przyszłość, że to będzie mój lider, który będzie mnie prowadził ku światłości, no, to ja nie chcę w oparciu o ochronę zdrowia budować na przykład bezpieczeństwa finansowego swojej rodziny. No, i w takim środowisku my funkcjonujemy, a młodzi ludzie nie chcą. Ja im się wcale nie dziwię. Ja też jakby teraz wiem, że zawód ratownika medycznego to nie jest zawód na całe życie. W sensie na pewno nie praca przy pacjencie. No, oczywiście są tacy, którzy mają lat 60 i pracują jako pielęgniarze czy na ratownicy medyczni. Uznanie: ja tak nie chcę. Nie chcę mieć 55 lat cukrzycy nadciśnienia i musieć zajmować się o czwarty nad ranem pacjentem z nadciśnieniem i cukrzycą. Młodzi do ciebie piszą właśnie, że chcą zostać albo że chcieli, ale ich przekonałeś, że jednak nie? W sensie masz kontakt z takimi młodymi kandydatami? Wiesz co, tak, 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 tak. Jest masa ludzi, która jakby rozwija się w tym kierunku, no bo to interesuje wiele osób. Nie tylko mnie, w sensie jakby nie tylko ja jestem takim, a też takie wiadomości, bo, bo my o tym bardzo dużo gadamy y, gdzieś tam w tym środowisku medy medyków aktywnych w sieci, Stawiłem wody na kawę. Spoko. Badamy <gadamy> o tym bardzo dużo w środowisku medyków. i my, my się z takimi pytaniami spotykamy: że ile zarabiacie, albo że, czy to prawda, że, że dostajecie teraz podwójną pensję za COVID i tak dalej. No i siedzisz i tłumaczysz, że to wcale tak nie jest, że. że... To jest fajna robota, że ja czuję satysfakcję, ale jednocześnie czuję straszną frustrację, że żeby na przykład móc pojechać na wakacje za granicę, bo ja lubię podróżować i przed pandemią starałem się podróżować bardzo dużo. To na przykład muszę mieć drugą pracę i tak naprawdę zamiast odpoczywać i móc się uczyć, to ja z pracy biegnę do pracy. Pytają się na przykład o to, jak my sobie radzimy ze stresem. No to ja mówię, że nie wiem, czy sobie radzimy, ja nie mam pojęcia, czy sobie radzę ze stresem. Ja w tym momencie jestem, wiesz, jestem w trakcie terapii, biorę leki psychotropowe, w sensie escitalopram, czyli SSRI i jakby nie mam pojęcia, czy ja sobie radzę ze stresem. Jest okej okay w moim życiu, no bo się leczę, ale czy ja potrafię sobie z tym stresem radzić? Nie wiem. Młodzi ludzie pytają też na przykład o to, czy można pogodzić życie pracując na zmiany z życiem prywatnym i towarzyskim. No to mówisz mu wprost, nie można. Jeżeli pracujesz na zmiany, no to życie prywatne obrywa, musi obrywać, no bo jak się żyje w związku z drugim człowiekiem, to chce się z tym człowiekiem na przykład spędzać czas. Ale spędzać czas aktywnie, a nie na zasadzie, że ja przychodzę o 7 rano, kładę rękę na plecach mojej dziewczyny, mówię, mówię jej, że ją kocham. I ja śpię do dziewiętnastej, ona o dziewiątej wychodzi gdzieś tam z tego łóżka. O dziewiętnastej ja jestem pełen życia, a ona musi spać, bo, bo wstaje o czwarty, tak jak dzisiaj. Nie? Więc jakby no nie da się, ale za tym takim poświęceniem, czy za tymi kosztami nie idzie tak naprawdę żadna rekompensata. Ludziom się wydaje, że. Że ktoś, nie wiem, krzycząc na mnie, albo wyzywając mnie od rzeźników, albo płacząc mi przez telefon, zmusi mnie do tego, żebym ja pracował jeszcze więcej albo jeszcze ciężej. No ale nie da się, bo, bo po prostu się nie da. No. I to jest tym wszystkim takie hmm. zastanawiające, że jeżeli mówimy na przykład, pogadamy sobie teraz o tym, wyszlibyśmy na ulicę i zaczęli pytać ludzi, czy jest pan w stanie na przykład płacić składkę zdrowotną większą o 100 zł, ale zmiany na lepsze zobaczy pan za 6 lat no to większość osób powie, no nie, ja nie mam czasu. My. I ja im się wcale nie dziwię. Kurczę, chodzi też o to, że ty jakby masz swoje ograniczone możliwości zdrowotne, że jakby nie jesteś w stanie więcej pracować, bo umrzesz w wieku 40 lat. No tak, a ratownicy medycznie umierają w wieku lat 40, 50. No, to ja tak nie chcę. To mi, jeżeli miałbym umrzeć w wieku lat 50, to już mi zostało mniej niż połowa życia. To ja się nie zgadzam na to. Liberum veto. I przenosimy się w czasie. Jest końcówka sierpnia. Janek Świtała, jak i setki innych ratowników medycznych z całej Polski, powiedzieli liberum veto. Paliwo się skończyło, maszyna przestała działać, wiesz. Nie pojawiły się żadne zmiany na lepsze, a wręcz przeciwnie, bo to, co zostało zamrożone, czyli problemy polskiej ochrony zdrowia, takie jak chociażby braki kadrowe, przez całą pandemiczną sytuację, Zosta no, tak jak mówiłem, zostały zamrożone, natomiast kiedy ta pandemia trochę odpuściła, to to wszystko pękło i to ze zdwojoną, jak nie ze strojoną mocą. Mnie też, jakby to dosięgnęło, ja zrezygnowałem z pracy 1 lipca, a właściwie do 30 czerwca złożyłem wypowiedzenie w stosunku pracy ze swoim pracodawcą. No aktualnie odpoczywam, w sensie, no jestem bezrobotny, Chociaż to tak jest, takie, wiesz, pół bezrobocie, bo cały czas mam coś do roboty i cały czas, mimo tego, że chciałbym odpocząć, to gdzieś tam coś robię i suma summarum pracuję. Jeżeli chodzi o zmiany na lepsze, to systemowo nie zmieniło się nic od dawna i uważam, że te 18 miesięcy, kiedy ratownicy medyczni, w ogóle cały personel medyczny w Polsce stawał na rzęsach, zostały zaprzepaszczone jakakolwiek, taka opcja też sanacji tego systemu, w którym pracujemy. Nie, nie miała miejsca, więc jakby ja nie lubię trwać w rzeczach, które są bez sensu, a tym bardziej są niemiłe, nieprzyjemne i często gęsto stawały się już dla nas niebezpieczne, dla nas, jako dla pracowników. Między innymi stąd też moja decyzja nie? o tym, że muszę sobie dać na wstrzymanie. To nie jest tak, że ja się obrażam na swój zawód ani na publiczną ochronę zdrowia. Po prostu muszę dać na moment na wstrzymanie. Wiesz. Ja pracowałem jako medyk we Wrocławiu i tutaj padły dwa sory bardzo, bardzo szybko po sobie. Najpierw był to sor na ulicy Kamińskiego we Wrocławiu, następnie był to sor w szpitalu na, na ulicy Kosmonautów Fieldorfa, i to było odczuwalne w moim szpitalu, tam gdzie ja pracowałem, i nikogo to nie obchodziło. Nie? W sensie, u nas było widać większą liczbę pacjentów zgłaszających się po pomoc. No i co z tego? Trwanie w tym to jest proszenie się o problemy i wystawianie się na strzała na problemy i wiesz, chociażby takie no, karne, nie? na zasadzie tego, że nawet nie to, że ty popełnisz jakiś błąd, ale coś się wydarzy, nie udzielisz pacjentowi świadczeń zdrowotnych na, na czas, on dozna jakiegoś tam pogorszenia swojego stanu zdrowia, no i wiesz, prokuratora nie będzie obchodziło to, że, że jeden sor, czy dwa sory we WSW nie działały, nie, prokuratora będzie obchodziło tylko to, że ty byłeś w pracy i że to, to ty czegoś nie zrobiłeś. Więc między innymi no to, to się zmieniło na gorsze w tym wszystkim. Problem braku personelu medycznego narasta w całej Polsce w Białym Stoku. Blisko 130 ratowników medycznych, pielęgniarzy, pielęgniarek systemu złożyło wypowiedzenia. To 40% załogi pogotowia w Białym Stoku, wyrabiającej 60% godzin. I, I co, i znów nikogo to nie obchodzi. No dyrektor pogotowia w Białym Stoku mówi, że on nie będzie podnosił stawek, bo prawo mu zabrania. No to jakby znów nic nikogo nie obchodzi, a na samym dole jest ta sytuacja, czyli pacjent, medyk i wiesz, no nie jest to środowisko i sytuacja, w której możemy bezpiecznie pracować. Nie? Nawet ci starsi ratownicy, którzy byli przez ileś tam dziesiąt lat związani z ochroną zdrowia, też zaczęli odchodzić? No tak, jakby to, to też był jeden z impulsów, który mi pokazał, że Janek, no stąd trzeba się ewakuować. Jeżeli człowiek, od którego nauczyłem się. Wielu rzeczy na studiach. Mój wtedy mentor i instruktor, a teraz mój przyjaciel, ratownik z 12-15-letnim stażem, dzwoni do mnie i mówi: uwaga, wulgaryzm, Janek, kurwa, mam dość tego pierdolnika, no to co ja mam sobie czuć jako, jako, wiesz, jako jego padawan nie? człowiek, który jeszcze długo nie będzie dorastał mu do pięt? No, uczyć się od mądrzejszych od siebie, czyli wziąć swoje rzeczy i spierdalać z tego pierdolnika. Oczywiście gdzieś tam jest jakiś procent ludzi, którym zostały, wiesz dwa lata do emerytury, no to oni zacisną zęby i dokończą. No ale ja na tym świecie spędzę co najmniej drugie tyle, czyli kolejne 30 lat, być może 40, chociaż u mnie w rodzinie się tyle nie żyje i to jakby ja walczę o swoją przyszłość, nie? O przyszłość nas, o swoją przyszłość, o przyszłość swojej rodziny, o to, żeby za 10 lat, kiedy na, już teraz wymyślam, bo takich planów nie mam, ale jeżeli podejmę decyzję o tym, że założę rodzinę, to żeby moja dziewczyna nie bała się rodzić w szpitalu w Polsce, nie? żebyśmy nie bali się tego, że jeżeli nasze dziecko będzie potrzebowało jakiejś wysoko specjalistycznej operacji zaraz po urodzeniu, to ten anestezjolog dziecięcy będzie, nie, to będzie sztab neonatologów, a takiej pewności teraz nie ma. No, przyznam, że gdyby nie to nie z mojej karetki i inne profile ratowników, to bym się nie dowiedziała o tym, jak dużo na przykład sorów w Polsce stoi, albo jak bardzo są nieobsadzone karetki, w sensie, że, no to się okazało moje główne źródło informacji, jeśli chodzi o sytuację w ochronie zdrowia tak naprawdę to przykre. No to jest straszne, nie? to jest straszne, bo to też pokazuje odpowiedzialność chociażby dziennikarzy za, za to, w jaki sposób nasze społeczeństwo jest poinformowane. Nie? Jakby ja wiem, że w XXI wieku to wszystko ma się klikać, te zasięgi mają rosnąć i tak dalej, no ale moi drodzy nie tędy droga. Nie? I ja to też widzę po sobie, ale i po swojej rodzinie, po swoich znajomych. Że po tych 18 miesiącach wiele osób ma dosyć problemów ochrony zdrowia, bo cały czas o nich słyszało nie? w kontekście braków sprzętu, braków kadrowych, tego, że pacjenci umierają na, na COVID-a, z tego, że są przewały na respiratorach, i tak dalej, tak dalej, tak dalej. No i jakby tu pandemia na moment przycicha, wszyscy myślą, że wezmą sobie głęboki oddech, a ochrona zdrowia mówi, no hello, ale ja wciąż jestem chora. Nie? Tylko że nikogo to nie obchodzi. No a jeden z, jeden z bardzo mądrych fizyków, bodajże Francuz, nie pamiętam niestety jego nazwiska, bo ja w ogóle mam problem z nazwiskami. Cieszę się, że mam... naprawdę, ja się cieszę, że mam swoje zapisane w dowodzie osobistym, nie? Tak, jakby powiedział, że jeżeli nie podoba ci się rzeczywistość, to idź sobie gdzieś indziej, nie? No tylko, że nie mamy gdzie sobie iść indziej. Ta ochrona zdrowia jest cały czas jedyną naszą gwarancją, czy gwarancją. Jest jedynym, co trzyma nas po tej stronie rzeki Styks, jedynym, co jeżeli coś tam się stanie... To będzie jedynym, co będzie nam tej pomocy udzielać i stanie gdzieś tam do na, na nasze, na naszego ratunku w poprzek wszystkiego. No ale żeby to zaczęło działać, to trzeba to naprawiać, trzeba o tym mówić, od tego tematu nie można uciekać. Nie? Punktem kulminacyjnym całego tego kryzysu będzie protest medyków, który odbędzie się 11 września w Warszawie. Jeśli słuchacie tego odcinka już po tej dacie, pewnie wiecie, czy coś się zmieniło. Oby tak, bo serio, jak to Janek powiedział w naszej rozmowie, wszyscy zaczniemy umierać na NFZ. Janek Świtała, mimo że zrezygnował z pracy ratownika, wciąż edukuje i na swoim Instagramowym profilu Janek43, i na kursach pierwszej pomocy, i na innych wydarzeniach. Naprawdę warto obserwować jego poczynania. Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co się dzieje w podcaście, ważne, zajrzyjcie na social media podcastu, tam wrzucam posty o tym co, z kim, o czym, gdzie, kiedy. Dzielę się też różnymi rozkminami na tematy społeczne i prywatne. A jeśli macie jakieś pytania, wątpliwości, chcecie się czymkolwiek podzielić, to piszcie śmiało wiadomości prywatne. Raz jeszcze witam Was w drugim sezonie podcastu. Do usłyszenia niebawem.